Cześć, jestem Konrad. Znajdujemy się przed domem Michała o powierzchni 150 m2 z pełnym ogrzewaniem podłogowym. Zapraszam do środka. Z punktu widzenia użytkownika, może przejdziemy do liczb, powiedzmy rachunki za prąd, jakieś temperatury, jakie masz w domu. O rachunkach za prąd nie mogę powiedzieć za wiele, ponieważ mam instalację fotowoltaiczną, ale wiem, jakie mam zużycie. Utrzymujemy w domu temperaturę 20,5-21 stopni. W tamtym roku między marcem a końcem czerwca zużycie wynosiło 1200 kWh za całość. Razem z wszystkimi urządzeniami w domu i ogrzewaniem, ciepłą wodą i wentylacją. Eco Nordic zużył mi około 4100 kWh przez okres roku. Jest to bardzo dobry wynik, szczególnie, że pompę ciepło uruchomiłem w grudniu 2020, budynek był zimny, zima też była sroga, więc wynik jest bardzo dobry. Może konkurować nawet z pompami gruntowymi. Znajdujemy się teraz w pomieszczeniu technicznym mojego domu. Jak widzicie, ono jest nie za wielkie, mimo to Eco Nordic nie potrzebuje za dużo miejsca, bo jest to kompaktowe urządzenie. Eco Nordic składa się z modułów. Moduł rekuperacji, moduł pompy ciepła, moduł hydrauliczny i moduł podłączeniowy. Moduł rekuperatora. Jest bardzo fajnie wyciszony, co za chwilę zaprezentuję. Słyszycie bardzo fajne wytłumienie. Dodatkowo jeszcze posiada bardzo fajne filtry F7. Wymiennik obrotowy z odzyskiem wilgoci. Dzięki temu, że mamy tutaj wymiennik obrotowy, nie muszę się martwić o wilgotność w domu. Ona jest utrzymywana na idealnym poziomie. Michał, co Cię przekonało jako użytkownika, żeby wybrać akurat to urządzenie? Jednostka pompy ciepła jest na CO2. Jest to ekologiczne, dzięki temu nie musimy robić corocznych przeglądów, które są bardzo kosztowne. Jedyne, co musimy z tym robić, to możemy w zasadzie sami wymienić filtry co pół roku. Ogólne wrażenie jest takie, że zapomniałem, że mam cokolwiek tutaj. Eco Nordic jest bezobsługowy, a nawet jeżeli coś chcę zmienić, to wszystko mam i tak w telefonie, więc nie muszę tutaj przychodzić, niczego przełączać, ani się dotykać. Czyli mówisz, że zamiast klasycznego sterownika na ścianie korzystasz z aplikacji? Tak, rozwiązanie jest bardzo fajne, ponieważ telefon w dzisiejszych czasach mamy zawsze przy sobie, więc jeżeli chcę cokolwiek zmienić, nie muszę iść do ściany, my to nazywamy jako instalatorzy ściany płaczu, szczególnie, że jest to rozwiązanie darmowe, bo przy zakupie urządzenia mamy to za darmo. W dzisiejszych czasach każdy, ale to każdy ma telefon przy sobie, więc sięgamy do kieszeni, zmieniamy sobie temperaturę, ustawienia wentylacji czy czegokolwiek innego. Aplikacja jest banalnie prosta, nie zacina się, jest intuicyjna, prosta w obsłudze, każdy sobie z nią poradzi i jest cały czas update'owana. Jak widzisz, moja kotłownia jest niewielkich rozmiarów. Dzięki kompaktowej konstrukcji nie musiałem tracić powierzchni użytkowej domu na duże pomieszczenie techniczne. Bardzo fajną rzeczą jeszcze jest to, że nie mam jednostki zewnętrznej. To jest wielki, ogromny plus tego urządzenia. Warto wspomnieć jeszcze o pakiecie Flexit Care, który jest darmowym, pogwarancyjnym wsparciem technicznym. Znajdujemy się teraz przed domem Michała, gdzie w standardowym rozwiązaniu powinna gdzieś tutaj stać jednostka zewnętrzna, której nie ma. Jest natomiast czerpień wyrzutnia, o której troszkę więcej powie nam Michał. Widzimy tutaj jedyne co, to kratkę na ścianie. W normalnym wypadku byłaby to jednostka do co najmniej pasa lub większa, w zależności od mocy pompy. Tutaj mówię, mamy tylko i wyłącznie kratkę, która nawet słychać, że nie jest aż tak głośna. W standardowych rozwiązaniach jednostka hałasuje, dmucha bardzo mocno. W rozwiązaniu Flexic Eco Nordic ten problem odpada, a to jest szczególnie ważne w gęstej zabudowie. W standardowych rozwiązaniach wiatraki podczas pracy naprawdę mocno dmuchają i zamrażają wszystko, co jest przed nimi. Tutaj mamy jedyne trochę powietrza. Taka kwestia, bo w Eco Nordicu mamy 200-litrowy zbiornik, on wystarcza? Ogólnie masz rodzinę 2+3, prawda? Tak. Powiem tak, moja żona jest bardzo zadowolona, bo jeszcze nie zdarzyło się nam, żeby zabrakło wody. Nalewamy pełną wannę wody dla dzieci, mamy taki swój rytuał weekendowy, że dzieci się pluskają w wannie, po czym
nam starcza na wzięcie prysznica osobno, ja i żona. Także wody jest nieprzebrane ilości. Nie ma problemu z wodą? Nie ma. Super. Powiedz nam jeszcze coś o ociepleniu domu, jak to wygląda ze strony technicznej. Niestety dom, który kupiliśmy, to jest dom budowany przez dewelopera, więc no nie jest jakoś wybitnie ocieplony. Izolację co prawda na zewnątrz, na murach mam 20 cm styropianu, tylko że to jest zwykły biały styropian, a w podłodze niestety nie mieliśmy możliwości tego zwiększyć, mamy tylko 10 cm. Aczkolwiek mimo to w Eco Nordic plasuje się w zużyciu energii bardzo, bardzo fajnie. Michał, jaka jest Twoja opinia na temat Eco Nordica jako fachowiec, który ma faktycznie duży bagaż doświadczeń z tego typu urządzeniami? Instalacja jest bardzo prosta. Dostajemy to w 4 gotowych modułach. Łączymy to ze sobą w bardzo prosty sposób. Podłączamy zasilanie, spinamy kilka kostek i to tylko tyle. Mhm. Czyli jak to wypada na tle innych urządzeń? Co na przykład Cię miło zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że nie ma tego ogromu przewodów, jak w innych urządzeniach. Bardzo dużo instalatorów w wielu pompach narzeka na okablowanie sprzętu. Eco Nordic to jest urządzenie, które podłącza się jednym przewodem elektrycznym. Nie muszę podłączać żadnego czujnika, które są już zamontowane, już są podłączone i umiejscowione tam, gdzie trzeba. Wszystko jest na swoim miejscu, tam, gdzie powinno być.